Hejo, hejo, dzień dobrek. Witam Was wszystkich serdecznie. Jak widzicie, pokażę Wam, czekajcie, tutaj mamy Kołobrzeg, ratusz, urząd miasta, starówka, katedra. Pokażę Wam katedrę. I cóż, kochani, witam się z Wami oczywiście pierwszego dnia pobytu w Kołobrzegu. Tak, taki średnio dzisiaj pozytywny dzień, jeżeli chodzi o mnie. Ale cóż, life is brutal, jak to mówią. Także postanowiłam nagrać Wam pierwszego vloga. Tutaj idziemy z Oliwką. Byłyśmy właśnie teraz zrobić zdjęcia do paszportu i do dowodu, ponieważ muszę Oliwce wyrobić dowód i paszport, i sobie paszport. Także potrzebowałyśmy sporo zdjęć, także już jesteśmy po sesji. Tutaj właśnie mamy, o, tutaj mamy urząd miasta. Tutaj będziemy szły po wniosek i o złożenie dokumentu, czyli dowodu. Oraz mamy koncertowe lato 2017. I tak patrzę, czy jest tutaj właśnie, ale nie widzę. Czekajcie, 27-30 lipca. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale dzisiaj prawdopodobnie idziemy też na kabarety. Czyli dzisiaj mamy parę nienormalnych na godzinę 20. Także fajnie, fajnie, cieszę się bardzo. Też mam się dzisiaj właśnie spotkać i zobaczyć z Agatą. Tak, z Agatą, z Wicką moją. Tu właśnie widzicie takie, o, takie samochodziki jeżdżą i wożą turystów. Tutaj mamy ratusz, Adabar. No, także tak to wygląda. Pogoda się poprawiła, ale powiem Wam, że jak wysiadłyśmy z samolotu, to taki buch był normalnie gorąca, że ja mówię, Jezu, jaka fajna pogoda. Wyobraźcie sobie, wyjechaliśmy za kawałek za Berlin, okazuje się, że padał grad, padał deszcz, lał deszcz, nie padał. Po prostu tragedia, to była tragedia. Mamy kulę, staróweczka. Fajnie, powiem Wam, że fajnie, i byłoby jeszcze fajniej, gdyby nie pewne inne okoliczności. Pokażę Wam ratusz. Zobaczcie. Tak wygląda ratusz. A zaraz odwrócę też aparat i pokażę Wam się ja. I idziemy właśnie, miałyśmy czekać godzinkę na odbiór zdjęć, więc pójdziemy sobie zjeść. A zjeść pójdziemy, myślę, do naszej ulubionej tutaj pizzerii, jaką jest Kala Pizza. Tak, czyli ten drugi ogródek. Także na pewno sobie tutaj coś zjemy i polecimy dalej. Pójdziemy właśnie do urzędu miasta złożyć o dowód dla Oliwii, a o paszporty dopiero będziemy mogły składać, jak się spotkamy z Łukaszem. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda, a my siadamy właśnie, o, tutaj. Widzę, że się pozmieniało. Tutaj z Casablanki właśnie, tutaj jeszcze też był ogródek, ale już nie ma. Tutaj jest nasza właśnie Kala Pizza. To jest nasza ulubiona pizza, zaraz Wam pokażę. Znaczy pizzeria. Tak to wygląda. I moja pizza, już Wam pokazuję, szybko jest, widzę ją tu. Oli pokaże, jest farmerska. Ser, szynka, bekon, cebula, salami, jajko, papryka, czosnek, tylko zawsze odmawiam bekonu. A moja to polo. A Oliwi to polo, czyli z kurczakiem, ser, mięso z kurczaka, kukurydza, cebula. Tak to wygląda. Także my siadamy, mam nadzieję, że mamy jakieś tu miejsce, czy nie mamy miejsca. Nawet nie wiem, czy mamy miejsce. Mamy miejsce. Tutaj mamy w rogu. O, i sobie tutaj siądziemy. I ja myślę, że jak zamówię po prostu już pizzę, to się do Was odezwę. Tak, nagrywanie w Polsce nie jest takie hop-siup, bo powiem Wam, że no, tacy ludzie ciekawscy, naprawdę. No, także siadamy z Oliwką. Tutaj jest Oli. Pierwsze zakupy już poczynione. Oli sobie kupiła nową kurtkę. Fajną, pokażemy Wam oczywiście później. Także ja biorę się za zamówienie, zamawiam pizzę, nie, pokażę Wam, jak przyjdą. Także do usłyszonka. Ta-da-da-da. I witam się z Wami ponownie i pokazuję Wam właśnie moją ulubioną pizzę. Zobaczcie, tak wygląda. Widzę już po cieście i po w ogóle wykonie, że jest zmiana na kuchni. Muszą mieć nowego kucharza, bo zawsze to widać. Także tak wygląda moja pizza z jajkiem. Ta-da. Tutaj oczywiście tyskie. Tyskie z Polska. Dziękujemy. Bardzo proszę. I tak wygląda Oli pizza. I Oli wzięła sobie polo, czyli z kurczakiem. Ciasto, widzę, że jest inne ciasto. No, Oli teraz trzaska foty. Ja już się porozumiewałam z Agatką, także dzisiaj się widzimy za jakieś 2 godzinki, myślę, do 2 godzinek. Oni teraz sobie spacerują na molo, także mam nadzieję, że pokażę Wam ją ukradkiem. Kochani, muszę Wam o czymś powiedzieć, bo wiadomo, że wieści się szybko rozchodzą. No niestety, dzisiaj jest taki bardzo przykry dzień, ponieważ no, żegnamy się z Patrycji mamą.
Wiem, że sporo z Was nie wie, nie słyszało, więc ja Wam to mówię, bo prędzej czy później zaczniecie mi zadawać pytania, a ja nie wiem, czy będę gotowa na to, żeby Wam odpowiadać na te pytania. Dlatego Wam mówię, że dzisiaj o godzinie 14 jest właśnie pogrzeb Pani Ewy, także no niestety, po prostu życie jest niestety, ale kruche. Także taka przykra sprawa i w związku z powyższym, nie wiem czy Wy wiecie, że ja znowu postarałam się utworzyć nową skarbonkę. Znaczy to nie jest skarbonka, to jest zbiórka. Tym razem to jest zbiórka, jest ona utworzona na stronie pomagam.pl. Linki wszelkiego rodzaju macie na moim Facebooku. Na Bazarku również, Bazarek dla Patrycja Sulikowska. Na Facebooku jest to grupa otwarta, do której Was serdecznie zapraszam i zachęcam oczywiście do brania udziału w tej grupie, czyli no... Na tą stronę, gdzie ja założyłam zbiórkę, jest cały opis, który ja musiałam utworzyć. Także bardzo zapraszam Was do przeczytania, zapoznania się z historią, z krótkim streszczeniem historii Patrycji i jej rodziny. No i w związku z tym zapraszam Was do uiszczenia wpłat oczywiście, czyli tak jakby kontynuacja naszej zbiórki, którą co prawda zakończyliśmy, jeżeli chodzi o leczenie Patrycji, ale pomyślałam, że w sytuacji, w jakiej się znalazła ta rodzina, no niestety, ale wymaga naprawdę... wsparcia i pomocy dalej. Dlatego utworzyłam zbiórkę, są już pierwsze wpłaty, za co oczywiście serdecznie Wam dziękuję. No i proszę o wpłacenie po prostu pieniążków. Także strona to jest pomagam.pl, Patrycja Sulikowska, więc adres tej strony również jest chyba www.pomagam.pl / Patrycja Sulikowska. Wszelkiego rodzaju linki znajdziecie u mnie na Facebooku. Także zapraszam do wpłacania wpłat. Oli mówi, że dobra pizza, by the way. No, także cóż, ja biorę się za jedzenie. No i tak. I myślę, że odezwę się do Was, jak się chyba spotkam z Agatą, bo teraz będziemy za chwilę leciały po jedzeniu odebrać zdjęcia, a po odbiorze zdjęć lecimy do Urzędu Miasta załatwić dowód. Mam nadzieję, że zdążymy. Jak nie, no to niestety zostanie to na jutro. Także taka sytuacja. A my bierzemy się za jedzenie. Do usłyszonka. Hejo, hejo. No, także my jesteśmy po jedzeniu na pizzy, ale wiecie co? Zmieniam zdanie. Muszę zmienić zdanie, w ogóle cycki mi się odklejają, muszę Wam powiedzieć. Te naklejki z tymi cyckami odklejają mi się całkowicie. Po prostu czuję, że za chwilę je zgubię i będę chodziła bez nich. My teraz idziemy, słuchajcie, po pizzy i była wcale niedobra. Oli? Pokazała na początku Wam lajka, bo ugryzła sobie ciasto i ciasto jest chrupiące, ale muszę Wam powiedzieć, że w całości tej całej pizzy 1 z 10 to się popsuło, także buu. Naprawdę, bardzo się smak popsuł i to nie jest ta sama pizza, co była od lat. I nawet tak, od 0 do 10 ja daję z jakieś 4,5. Nie, 4,5 można dać. Także powiem Wam, że od tych wszystkich lat, jak tutaj na przykład mieszkałam i jadłam tę pizzę, to jest niebo a ziemia, w ogóle bez porównania. Laura, zobacz, tu jest. Pokazuję Wam teraz właśnie w tle nasze nowe centrum handlowe. To jest najnowsze. I za chwilę będziecie widziały, tutaj jest muzeum. Tutaj, gdzie jest muzeum, tutaj kustoszem w tym muzeum był mój pan od języka polskiego. Tak. Także pozdrawiamy pana. Zapomniałam, jak się nazywał. Ale ściara. Dobra, tutaj mamy sklepy. Tutaj mamy po drugiej stronie. O tutaj, dokładnie. Zaraz Wam pokażę. Ale ściara, powiem Wam, że normalnie mi się to odkleja, te wszystkie naklejki. Jestem dzisiaj bez cycków. Tu mamy Rosmana. Do Rosmana też będę chciała zajść, ale to dopiero jak załatwimy tutaj sprawę z dokumentami. Także najważniejsze to jest załatwienie dowodu dla Oliwii. Także jeżeli chodzi o pizzę i o kalę pizzę w tym roku, to łapka w dół. Naprawdę łapka w dół. Jeżeli chodzi o ten test tego stanika z... zapomniałam, Jones chyba? Jones? Jakoś tak ta strona się nazywała. To również chyba łapka w dół, bo jest teraz słońce, jest dość ciepło i powiem Wam, że mi się to wszystko odkleja. Ja po prostu czuję, że za chwilę będę z gołymi cyckami szła. Naprawdę. Że mam mój ulubiony sklepik. Bardzo niewinny. Vega się nazywa. Tutaj jest. I takie są ciuchy. O takie. I zakupiłyśmy właśnie tutaj. Oli zakupiła sobie... Co Oli zakupiła? Kurtkę. Bardzo fajną kurtkę. Z takie tygrysy, taką bomberkę niebieską, błękitną. A ja zakupiłam jakieś dwie bluzki oczywiście z promotion. A tutaj mamy... szczęki. Tak zwane szczęki.
koło liceum ekonomicznego, czyli tutaj jest ekonom i tu są szczęki, gdzie dla dzieci właśnie zawsze co roku jest tutaj na, i w majówkę, i w sezonie właśnie takie te skaczące tak zwane. Tak to wygląda. Pokazuję Wam teraz to taką główną w sumie ulicę. Tutaj jest Armii Krajowej. Tam mamy kino, do kina właśnie pójdziemy jutro. Tutaj mamy kantor. Dobra, my wchodzimy teraz tutaj do fotografa. I co? I odzywam się do Was później. I my jesteśmy w tym momencie już po wszystkim. Odebrałyśmy zdjęcia i właśnie będziemy zmierzać. Teraz idziemy starą starówką, czyli tak zwaną Dubois. Dubois, jakoś to się chyba pisze. Tutaj przed nami jest sąd rejonowy, to Wam pokażę za chwilę. O, tak Wam pokażę. Tutaj jest sąd rejonowy i my właśnie zmierzamy teraz do Urzędu Miasta, który jest bardzo, 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 bardzo blisko. A z Urzędu Miasta może zajdziemy na sekundkę do Hosso. Powiem Wam, że pogoda robi się piękna. Pogoda jest naprawdę dość ładna. No, takie mieszane wakacje mamy w tym roku, Wam powiem. Z jednej strony jestem myślami z Patrycją, z drugiej strony jestem myślami tutaj w domu, także trochę ciężko, trochę ciężko. Jest ciężko, ale jakoś trzeba to pogodzić. Także cóż, my teraz zmierzamy do Urzędu Miasta. Myślę, że tam już żadnego wejścia i tak dalej, to Wam nie pokażę. Tutaj jest Baszta Prochowa. Co mogę Wam pokazać? Tudum! O taka. I cóż, ja myślę, że odezwę się już w tym momencie do Was po prostu, jak chyba spotkam się z Agatą. Także na spotkaniu z Agatą myślę, że pokażę Wam, może nawet uda mi się pokazać Wam po prostu przywitanie się z Agatką. Także fajnie. Tutaj mamy też słup ogłoszeniowy i zaraz Wam pokażę, czy to będzie, czy nie będzie. Czekajcie. Zaraz Wam pokażę. Tu jest bajka, na jaką będę chciała zabrać dzieci. To jest mała, wielka stopa. To jest ta bajka, tutaj ten plakat. A my dzisiaj pójdziemy na to. O, na to dokładnie. Czyli para nienormalni, czyli oczywiście Mariolka, Krejzorka. A Bednarek jest kiedy? 27, czyli był. 27, czyli był. No, a tutaj jest zaraz moje miejsce pracy i powiem Wam jeszcze, że zaszłyśmy z takiego fajnego sklepu, Reporter, Kids Reporter, i zakupiłam Gracysiowi czapeczkę i skorzystałam z przymierzalni, ponieważ musiałam sobie odkleić cycki. Naprawdę. No, kleiły mi się te wszystkie naklejki i po prostu gubiłam to coś. No, a tutaj, o tu. Gdzie jest napis księgarnia? Nie wiem, czy widzicie. To jest właśnie moje byłe miejsce pracy. Ja tutaj pracowałam, a potem po tym miejscu pracy pracowałam tutaj. O, tam. Tam, gdzie jest laboratorium, to na dół się schodziło i tam było solarium. Także tak to wygląda. Fajne, fajne wspomnienia Wam powiem. No i domek Kata, czyli fajna restauracja. Też Wam pokażę. O. O, dobra, my wchodzimy teraz do Urzędu Miasta, także odezwę się do Was później. No i właśnie Oliwia pojechała z dziadkiem, zobaczcie. Bajo, pa! Oli pojechała z dziadkiem, a ja teraz uderzam w miasto i uderzę się do Was za chwilę. W taki oto sposób właśnie czekam na Agatkę i siedzimy tutaj, zaraz Wam pokażę, tutaj za mną, drugi namiot, gdzie jest napis tu. Tutaj siedzimy, gdzie jest to takie niebieskie siedzenie. Także czekam teraz na Agacie, ona właśnie za chwilkę dosłownie ma przyjechać taksówką. I co? Ja myślę, że wypijemy sobie, słuchajcie, jakiegoś drinka. Na godzinę 20, tak, na godzinę 20 jedziemy do amfiteatru i mam nadzieję, że też zabiorę Was ze sobą, dlatego tak staram się niezbyt dużo do Was mówić, żeby po prostu mi zostało pamięci. Wiem, że jedzie jakimś ciemnym samochodem, także zobaczę, czy uda mi się nagrać ten moment, kiedy ona po prostu podjedzie. Wiem, że wie, że ja tutaj stoję i czekam. Także mam nadzieję, że i tak będzie zaskoczona. Ja się bardzo, bardzo cieszę, a z drugiej strony powiem Wam, że taki malutki stresik. No i pokażę Wam właśnie jeszcze, jak wygląda. W ogóle pogoda bardzo jest ładna. Tutaj mamy się spotkać właśnie pod Adabarem, a Adabar to jest tutaj, to jest ta właśnie kawiarnia, restauracja. Tutaj mamy ratusz. I tak właśnie wygląda nasz stary rynek. Bardzo fajny, wszędzie mamy naokoło. Tutaj jesteśmy, gdzie jest pasta i pesto za mną. Takie niebieskie siedzenia. No, także cóż, ja czekam na Agatkę i co? I odezwę się już razem z Agatą. Zamówiłam właśnie nam dwa drinki, także wypijemy sobie Sex on the Beach i mam nadzieję, że też uda mi się kawałeczek nagrać. A jak się Agata zgodzi, to może uda mi się nawet nagrać ją, żeby się przywitała z Wami. No, także poznacie osobiście też Agatę, czyli mistrzynię po prostu z naszych ostatnich licytacji.
tak Agata przebijała wszystkie paznokcie, po prostu wykosiła wszystkie paznokcie, jak się dało. No, a ja w ogóle się przebrałam, pokażę Wam moją stylizację. Kupiłam sobie właśnie takie nowe jeansowe spodenki. No, a trampki mam oczywiście moje wzięte, złote i torebeczka. No i musiałam niestety, ale zdjąć dziecki. No, dobra, czekamy. Mówiła, że ma podjechać jakiś BMW i nie wiem, czy to nie jest to BMW. Podjeżdża. Ja za chwilę może mi się... Nie, to nie to. Nie wiem, czy to to? To chyba nie to. Jest ciemne, ale nie widzę, żeby był pies. Tak, to to! Idzie! Zobaczcie, wysiada! Dzień dobry, ile tam wyszło? To ja ci teraz oddam. I dziękuję za dowiezienie bezpieczne. No, także pokażę Wam Agatkę. Wysiada, zobaczcie, wysiada. Patrzcie, wysiada. Wysiada z psem. Idzie z psem. Jest pies. Jest pies. I szczeka. Cześć. Muszę Cię pokazać. Czekaj, bo psa zdepczał. Zobaczcie. I jest w całej okazałości. Ta-dam. I jest pies. A pies jak się nazywa? Lulu. Lulu się nazywa? I wącha kamerę? No też jesteś, zobacz! Jesteś! Na vlogu będziesz! Dobra, to my kochani idziemy właśnie napić się drinka i się do Was później odzywamy. No i jesteśmy, słuchajcie, usiadłyśmy. Jest Lulu. Lulu, jesteś? Jestem! No i zamówiłyśmy sobie Sex on the Beach i pokażę Wam jeszcze raz. Pokażę Wam. No hejo, hejo, to jest ta, która normalnie wykupywała wszystkie paznokcie, gdzie się dało, ze wszystkich aukcji. No, nawet nie wiedziałam, Wam powiem, że w Polsce takie ładne drinki dają, naprawdę, nie spodziewałam się, jestem w szoku. Więcej tych owoców chyba niż tego drinka w środku. A jesteśmy w Pasta i Pesto. No, także tutaj sobie siadłyśmy, restauracja śródziemnomorska. No, także my się zabieramy za picie drinków i pogaduchy, a do Was odezwę się później. No i mam nadzieję, że uda mi się zabrać Was tam, gdzie Wam powiedziałam, o czym za chwilę powiem Agatce. No, także do usłyszenia! Tada! I witam się z Wami, zobaczcie, brygada, zobaczcie, kto mnie odebrał, brygada RR. Patrzcie, jakiego lasy mnie odebrały, o! Takie, ciszej synek. No i co? I my podjechaliśmy właśnie pod kino Wybrzeże, nasze kino, zaraz Wam pokażę. I widzicie w tle, tutaj mamy właśnie plakat, mała, wielka stopa, jest bajka. I też akurat grają właśnie jakieś minionki, jakieś nowe. I mała, wielka stopa! Tak, tato, dziadek nam załatwił bilety, także super ekstra. Mamy mała, wielka stopa na godzinę 12. Także idę z dziećmi jutro na małą, wielką stopę. Powiem Wam, że wypogodziło się bardzo, pogoda jest po prostu przepiękna, zobaczcie. 24 stopnie ciepło. 24 stopnie, słuchajcie, jest naprawdę, jest cudownie. Jest cudownie. No powiem Wam, że trochę się w Kołobrzegu pozmieniało znowu. Tu jak ja byłam w tamtym roku, to nie było takiej tutaj ścieżki, teraz jest. Tu jeszcze cały czas są wykopki, tutaj z kolei była, nieważne, mniej optymistyczniej, więc tam była kostnica, nieważne, pomijmy ten temat. Teraz będziemy właśnie przejeżdżać koło Millennium. I tam z drugiej strony Millennium jest stadion oczywiście, a tutaj szpital, tam jest szpital. O, i tak to wygląda, a tutaj Millennium, czyli basen, kulki i tak dalej, i tak dalej. No, ale powiem Wam, że jestem po spotkaniu właśnie z Agatą. Bardzo fajnie było na spotkaniu, porozmawiałyśmy, pochichrałyśmy się trochę, przyszła z psiakiem, to Wam pokazałam. I co? I na chwilę się pożegnałyśmy, jadę do domu się tylko przebrać i wracam z powrotem do miasta, ponieważ, tak jak mówiłam, bardzo się ucieszyła, że może pójść ze mną na parę nienormalnych, także super. Za chwilę też będzie właśnie dzwonił Łukasz, ponieważ wziął Oliwkę i Oliwia chciała iść z nami. Także mam nadzieję, że nam się uda i że nie będzie tylko padać wieczorem. Byłoby naprawdę super, bo jest ekstra pogoda. A tu jest mój wrześniak. Ta-da, golas! Golas, nad morzem byli z dziadkiem, wiecie co, kąpać się. Za dobrze mają. Pierwszy są dzień w sumie, można by rzec. I już byli nad morzem, już się pokąpali trochę i jeszcze lody jedli. Naprawdę, wiecie co, gdzie tu sprawiedliwość? No. Także tak to wygląda. Jadę przebrać się, pogoda jest przepiękna. I cóż, i odezwę się do Was przed samym koncertem. Jak widzicie, jestem na kablu, czyli ładuję właśnie telefon, żeby się do Was odezwać z koncertu. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż odrobinkę Wam nagrać i pokazać parę nienormalnych. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Także odzywam się do Was i jak będę jechać do miasta, do Agaty. She's spitting out the wine. I forgot you left behind. Radio Z.
której jutro idziemy do kina? 12? Na 12. Nagrywam, jaki ładny Kołobrzeg. Ja nagrywam, jakie ładne miasto. No, my już jesteśmy, słuchajcie, w amfiteatrze i już jesteśmy na miejscu. Agatka poszła... Tu jest! Tam poszła. Tam poszła zamówić nam jakieś chipsy. I co? I my już siedzimy. Mamy miejsca w ogóle jakieś VIP-owe, jakieś śmieszne, takie, co wam pokażę. Albo wam nie pokażę. Pokażę wam, czy nie pokażę. Zaraz wam pokażę. Takie jakieś, o takie, takie bilety. VIP. VIP. No, także mamy takie VIP. I co? Zamówiłyśmy sobie piwko. Już wpuszczają wszystkich. Jeszcze nikogo prawie, że nie ma. Zobaczcie. Jeszcze prawie nikogo nie ma. Czekajcie, pokażę wam. O. Od rana to było jakieś jedzenie. O. Jeszcze jest. Są pustki. Tak, Oli właśnie po drodze, jak szłyśmy tutaj do amfiteatru, zakupiła sobie nowy spinner. Why not? Tak, także nowy spinner jest w posiadaniu. Agatka jest tam. O, tam zamawia właśnie chipsy. Tam jest w czerwonej koszuli. A tutaj tak, a tutaj państwo też są. No, także cóż, my czekamy teraz, aż wszystko się zacznie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze cośkolwiek nagrać. Nie wiem, czy nie będzie za głośno, ale przynajmniej postaram się pokazać wam chociaż troszeczkę. Także cóż, odzywam się do was, jak się wszystko zacznie. Przygotujcie się na śmiech. You should prepare for the fun. Przygotujcie się na zabawę. You should prepare for the best show in this part of the universe. Przygotujcie się na coś tam, bo nie za bardzo załapałem. Because. Ponieważ. Here they are. Oto przed wami. Cabaret. Cabaret. Paranienormalnie. Cabaret. Paranienormalnie. Słuchajcie, my na próbach się zastanawialiśmy, jak mają ci się tutaj czuć, ci tak za tymi filarami, tak słabo trochę, nie? Czy tak grać tutaj, czy grać tutaj, nie wiem, jak cholera jasna. A masz numerowane miejsca, czy... Widzicie, że to są fantastyczne łapki. Migracja do tego. Słuchajcie, ja myślę, że już więcej nikt nie przyjdzie, więc w imieniu organizatorów zapraszamy was na te wolne miejsca, a potem róbcie, co chcecie, no więcej. Kogo bijemy? A, spóźnialski. Czy smatrysz seriali, a co lubisz smatryć w telewizoru? No różne! M jak miłość! Pani Maju? Barwa jak szczęścia! Na wspólna ja! No to na wspólna ja! No na wspólna ja, no! To zamek do kupy, no! Niczego nie, pani Maju! Marialu! Ty Mariola! Ja Mariola, a ty kto? Ja Iwan. A ja Kuwa Mariola. A co ja ta Kuwa? Takie ojej! No. Pani Maju, gdzie ty żywiosz, skażę dziewuszka? Żywioszu różnie. Ja się żywioszu raz w domu, raz w McDonaldzie. Znaczy doma kuszajesz, aż tu kuszajesz doma, skażę mnie. Co? Doma, to kuszejesz doma. Nie, skąd, to jest nieprawda. Jak nieprawda, ty skazałaś, to kuszejesz doma. Nie, to jest, to nie ma, nie mam w domu żadnej kuszy. Co? To kuszejesz doma, skazałaś. Nie mam, to jest nieprawda, to jest była plota. To jest ta plota? No plota, no. Z gęby kupota, no. Plota. Nie mam w domu żadnej kuszy, z niebezpiecznych rzeczy w domu, to mam tylko kuwa. Obieram to ziemniaków i proca, nie? Вот проца, хорошо, а что это проца, скажи, девушка, не понимаю, что это проца. Ну, проца, ну, мне кажется, это проца есть. Проца. Ну, два... гума я накиюю, но я напишу. Хорошо, хорошо, а что это, девушка, что это киюю? Такая, ну, тут есть такая галонская. Какая галонская? Зервая. А, понимаю. Зервала я. Кто зервал? Я. А, почему ты зервала?
poważnie pracę dla ciebie zrobię. To jest Radomska, ja? A to jest taka linka Maja. Taka linka Maja. Co, chłopaki? Czekaliśmy na was. Cześć. Ty to czekaj, może jednak. Nie, już tak się nie wita, patrzą na mnie jak na takiego lamusa, ty. Chciałbym zaimponować. Dobra, wracamy, kurwa, do Mariolii. Chyba po polsku na tym, co? To my tak nigdy nie zagramy, słuchajcie. No jesteś po prostu, na ciebie czeka, to naprawdę. Efekty są, nie powiem, ale no. Teraz gdzie ty pójść? No, właśnie, wiem, jak się czujesz, to jest właśnie to. Aleluja! Jeszcze kazania nie było. Weszłam niezauważona. Aha, no tak. Dobrze to wymyśliliście. Lecące chłopak, nie trzeba. Przestańcie już popisać. Nie mam pojęcia, co się stało, nie wiem. No nie wiem, wychodzę, jest szaleństwo, pojawiasz się, ty cisza, nie wiem. No. A weź zejdź na chwilę, weź zejdź, coś sprawdzę, tylko weź zejdź, no. Czekaj, to mógł być przypadek, nie? Weź jeszcze raz zejdź, weź zejdź. No. Ja już wiem. Co jest? Ludzie się cieszą, jak wychodzi. Weź zejdź, zobacz, jakie brawka dostajesz teraz. No. Słuchajcie, z częścią z was się widzieliśmy w zeszłym roku, ale z niecałą częścią, nie ze wszystkimi. Nie wszyscy widzieli moje wyznanie w telewizji, nie wszyscy śledzili moje losy na moim prywatnym blogu www.fajnychłopakdowzięcia.pl. Otóż słuchajcie, no w zeszłym roku mi się życie pozmieniało, bo się ohajtałem. No. O nie. O. Nie była prośba o aplauz, tylko wołanie o minutę ciszy. Jakoś miesiąc temu obchodziliśmy pierwszą rocznicę tej smutnej uroczystości. Znaczy, obchodziliśmy. No. Moja żona z koleżankami na mieście, ja w domu z mopem. No. A żeby nie było, ja lubię sprzątać. Żona mi powiedziała, że lubię, to lubię. No teraz pytanie mam do tych wszystkich facetów, którzy przyszli tutaj ze swoimi żonami. Gdybyście mieli tak do wyboru, nie? Tak popuśćmy wodze fantazji, że możecie wybrać sobie, że jedziecie nad morze sami albo z żoną. Kto by wybrał wyjazd samemu? Niech podniesie rękę. A pozostali żyją w strachu. Ten się wyrwał, cwaniaczek sam trzy raz. To. Nie no, ja ostatnio też niestety zauważyłem, że z moją żoną gadamy różnymi językami, bo przyjeżdżaliśmy koło salonu Audi i ona do mnie jest, ty słuchaj, ale ta Q7 to taka zgrabna, jest taka fajna. No i przez trzy dni mi gadała o tej Q7, się kładziemy spać i ona tak, słuchaj Misiu, wiesz co, ja tak sobie pomyślałam, że ja chciałabym fajnie wyglądać, jak jadę do pracy. Ja, debil, jej kupiłem bieżnię do domu. Jak się domyślacie, obiady domowe jem, ale już poza domem. Dzięki czemu przyszedłem na dietę, zresztą wszyscy w kabarecie jesteśmy na diecie jestem ja, jest Rafał, który realizuje ten spektakl, Robert jest na diecie, Igor nam bardzo mocno kibicuje. Jeżeli chodzi o tą dietę w trasie... Słyszałem, że Igor jest coś o jedzeniu, pomyślałem, wyjdę. Ale po co? Głodny jestem. Nie, żartuję, słyszałem Igor, a mnie na scenie nie było. No. Bo Igor, a potem był śnieg. No, mówię? Nie, no bo mówiłem, że my z Rafałem i z Robertem jesteśmy na diecie, a ty... Też. Jak też? Ja też jestem na diecie. No chyba wysokotłuszczowej, no. To też jest jakiś pomysł. Nie, no bo my z Robertem liczymy te kalorie, a Igor liczy sobie kubełki na KFC. No. Taka dieta kubełkowa. Dobra, możesz się usiąść dalej? Nie, czekaj. A z kim? Nie wiem, z jakimś innym sławnym bokserem. Ja to nie jestem on. Proszę pana, bokser to jest pies, a pan to jest pięściarz. Pan zapomniał? Dobry pan jest. To jest Jacek Balcerzak, no. A skąd pan wiedział? No jak, proszę pana, no co pan udaje? Przecież doktor Prozak. To też pan wiedział. No właśnie. Dobry pan jest. Bardzo dobry. Pan już u mnie był, pan ma zanik pamięci krótkotrwałej, proszę pana. Beznadziejny przypadek, powiem pan. Co ja mam? Zanik pamięci krótkotrwałej, przykro. Ja sobie nie przypominam. Pan mnie musiał z kimś pomylić. A wie pan, co to jest? Czy pan wie, co to jest? Tak, skierowanko na badanko na pewno, co?
Kurde, dobre pomysł. No to fajnie, to nam pójdzie szybko, Bene. Weź tu, weź. No to w jakiej sprawie pan przychodzi, panie Jacku? No widzi pan, tu jest też kierowanko i tak? Sprawa jest na Cito. Na co? Na Cito. Trener mówił, że na wczoraj w ogóle. Na wczoraj? Tak, mówi, wejdziesz, wyjdziesz, sprawa jest na wczoraj. No dobrze, to czemu pan, proszę pana, wczoraj nie przyszedł, co? No, ale on mi to dzisiaj dał. Na kiedy? Na wczoraj. No, jakby pan wczoraj przyszedł, to by pan sprawę od ręki załatwił. Proszę pana, i dzisiaj by pan nie musiał w ogóle do mnie przychodzić. Tak pan przychodzi do mnie dzisiaj, pan widzi jakieś zamieszanie. Sprawa jest na wczoraj, pan ma jeden dzień w plecy. Pan porozumie, panie Jacku, oczywiście, prawda? Wie pan, no... Ja mogę spróbować przyjść wczoraj, ale się mogę nie wyrobić, wie pan. Wczoraj to ja już, proszę pana, nie przyjmuję. A, no to wie pan, no chyba, że przyjdę jutro. Sprawa będzie na wczoraj, czyli dobrze, że ja jestem dzisiaj. Jeszcze bardziej pan skomplikował. Dzisiaj jest na wczoraj, jak pan przyjdzie jutro, to będzie na, proszę pana, dwa dni w plecy. Niepotrzebnie wytknąłem, dobra, nie ma. No. Duże zamieszanie z tym skierowaniem. No tak właśnie. Kto to panu dał? Bo trener. Kiedy? Dzisiaj. Na kiedy? Na wczoraj. A pan kiedy przyszedł? I teraz. A teraz to jest kiedy? Teraz. Teraz tak? Jest teraz, nie? Czyli tak. Kiedy? No, już minęło. No minęło. No ale ten teraz, co przed panem będzie za chwilę, to jest kiedy? Pan patrzy tam do przodu. Jeden teraz, dwa terazy, trzy terazy. One się zbliżają zaraz. Teraz, a potem będą później. To te terazy, to kiedy to jest? Przepraszam, bo ja za panem nie nadążam. Ja po prostu jestem teraz, tu. Ale teraz już minęło. No i? To kiedy to jest to teraz? Wcześniej. No. No, takie głosy słyszę w głowie. Takie przyzwyczajenie z dawnej roboty. A tu męski głos, dawaj! To łoprzek zmienia. Słuchajcie, myśmy się chyba tak troszeczkę nie zrozumieli, bo to zazwyczaj że tak jest, że my wychodzimy, wy wychodzicie. I powstaje niezręczna sytuacja. Czyli bis, tak? Nie no, nie no. Myślę, że... Zagramy bisa, no przecież być w koło brzegu i nie zagrać bisa, to tak jakby... Być w koło brzegu i nie zagrać bisa. Ja tutaj tylko delikatną prywatę strzelę, bo zauważyłem wcześniej, będę patrzył w jego stronę, jest na widowni człowiek, który mnie kiedyś uczył kickboxingu, ja wiem, nie wyglądam w tym rzecz momencie, nie będę patrzył w jego stronę, ale panie trenerze, jeżeli pan sobie przypomina takiego młodego, bardzo fajnego zawodnika, który świetnie kopał low kicki, to nie byłem ja, no ale tak się tylko przypominam. A teraz dziewczyna, która kopnie was po prostu rękami, uziemi was, znokautuje. Halo, co Gorysia, halo, Gorysia, co mnie do ciebie, że ci pochwalić, bo ja mam nową pracę. Pracę mam nową. Nie, przestań z tej, co mi kuwa zaczy, ja się już niedawno zwolniłam. Ta, super praca. Weź tu nie masz wiesza, najpierw mi naopowiadałaś, że będę pracowała w przemyśle zbrojeniowym, a potem się okazało, że kuwa uzbrajałam. Jadra w uchwyty. Super. No, awansowałam, ale kuwa na co? Na wypuśnij mistek. 12 godzin, 17 mistek, wiesz jak mnie bolała miednica? No, a teraz, Gorysia, kuwa pracę ulicy. No właśnie o to chodzi, że ja tu kuwa nic nie robię, słuchaj. Nic jem z tym, poczułam super się. Mamy jeszcze kuwa tych wywiadów w ogóle udzielam, nie?
wywiadów, codziennie do mnie przychodzi taki kolej tam zapytać, pan Maruł to, pan Maruł tamto, czy pan czuje, no serio. A pan cigareczka, ale kolej jest ma zarąbistym. Ewidentnie się sobie podobamy, wiesz? Nie wiem ile ma lat, nie wiem, taki jest, wiesz, nie za młody, nie za stary, nie? Nie wiem ile ma, no. Słuchaj, ja bym go przyrównała do takiego dwudniowego chleba, nie? Wiesz, taki już nie chrupiący, ale jeszcze do zjedzenia, nie? Tak jest, taki na tosty, nie? Na tosty się z tym narada, nie? No, 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 a powiedzcie, jakie ma włosy gawryjska z boku krótkiego radusza, wiesz? Nie najesz, a taki jakbyś kuwa pędzel położyła, nie? Taki łaskowiec, nie? No, ale powiedzcie, no, naprawdę, jak jesteśmy razem w pomieszczeniu, to normalnie kuwa pioruny wiszą w powietrzu. Ja też się boję, że on się kiedyś na mnie sama, sama, nie? To... ja nie o panu mówiłam, nie? Gabryśka, muszę kończyć, bo kuwa przyszedł. Zobaczcie ci prasy, jak tu miejsca nie ma, na razie to. Dzień dobry. No, dzień dobry. Witam. Jak się dzisiaj czuje nasza rekordzistka, co? A, dzięki. Spoko. No to cieszę się bardzo. Ale czemu pan powiedział, że rekordzistka? No, wie pani, jeszcze nikt nigdy w naszym instytucie nie zapisał się na testowanie 15 leków na raz. Tak? Cud, naprawdę, że pani po ciemku nie świeci, to gratuluję. Też. Długo się tak nie śmiałam, sorry. Ejo. Zobaczcie, fajnie jesteśmy. Było, fajnie, fajnie naśmiałam się, jak nie wiem co. Fajnie było, zabawnie i powiem wam, wiecie co? Co jest było fajne? Fajne jest to, że co roku są praktycznie inne skecze. W ogóle nas nie widać, ale to nieważne. To się wytnie, ludzie się sypią. No, ale naprawdę było bardzo fajnie, zaraz nas zobaczycie, będziemy tutaj gdzieś w świetle. Odprowadzimy Agatkę. Zrobiliśmy sobie zdjęcie z paranie normalnymi. Byliśmy tak samo paranie normalne jak oni. No. Co, nie, co jest z kostymi, patrzcie, z takimi kolorowymi uszami i maskami. Oli, chce sobie zobaczyć, zobaczymy. Zobaczcie, jakie fajne. Takie kolorowe. Te maski straszne, Jezus Maria. No i powiem wam, że było naprawdę zabawnie i cały czas nie wierzę, że w ogóle się spotkałeś. I się widzimy i w ogóle nie to znaje. Hajka! A ty jesteś? Co? Ty jesteś? Tak. No co? Znaczy nie live, tylko ten, vlog. Aha. Vlog. No, ciemno jest właśnie, kurczę, mało co widać, a ja tutaj no, nie mam za dużo drzew. Nie mam tu właśnie w tej kamerze tych ustawień takich, żeby nas było widać. Oli nas może tylko trochę podświetlać, Oli. Tyle Oli ma światła w telefonie, niewiele. Nie ma latarki. No, powiem wam, że naprawdę się uśmiałyśmy. No. Było śmiesznie, naprawdę. Skecze są bardzo fajne i były nowe skecze. Ja byłam w szoku, bo nie widziałam na przykład tych tam z tym tortem. Tych z tortem no, ja nie znam w ogóle, ale... W telewizji oglądam. No, ale nie widziałam nawet w telewizji z tymi z tortami. Tym z tortem, tym później tym tam z tymi końmi, tam kozami, z tymi, no. Także były nowe, naprawdę były nowe i było fajnie. No i co? Idziemy właśnie teraz, podążamy odprowadzić Agatkę do domu. Pod dom i ja myślę, że stamtąd właśnie zadzwonimy chyba po tatę i pojedziemy do domu. No, ścieżka rowerowa, zejdź Agatka. O, no, także my idziemy taką ścieżką, co ja się zawsze nią boję iść, ale jestem z brygadą, także się mniej boję. Torebki mamy cienkie. Tak jest. Obronimy no. Naszego anioła. No. Z nieba. Ale z nieba. Oli się też nawet trochę śmiała, chociaż co jakiś czas pytała się, o co tam chodziło. Jakieś tam niektóre słówka były dla niej takie trochę niezrozumiałe, ale dalej my radę. No i co? Niestety jutro Agatka już jedzie, więc kurczę, myślałam, że się jakoś jeszcze jutro może zobaczymy, ale ja jutro o godzinie 12 idę z dzieciakami do kina. No i niestety, no. Niestety właśnie, ale się nie zobaczymy właśnie jedynie przez to. Jedynie pojedziemy razem do kina. No, albo jeszcze może by poszli razem do kina. No właśnie, jeszcze jest taka w sumie opcja. Zobaczymy, będziemy się na pewno... O, fajne światło. Będziemy się zgadywać. No, widać trochę lampy chociaż. Lampy free. O, jest. Nie żartowałam, że jest. Jest i będą zdjęcia. Hejo, hejo. Będą zdjęcia. Hejo, hejo. To od Marioli nam się tak udzieliło, naprawdę. Hello. No, a te naprawdę to mi się udzieliło od tej. Świat Gosi. Świat Gosi, czy jak ona tam ma? Gosi. No, ta z różowymi włosami, to znaczy, naprawdę. I ja zauważyłam, że też nadużywam tego słowa. Także te pozytywności się udzielają. Naprawdę.
No, też się boję tak chodzić, zobaczcie takie drzewa, takie jak z horrorów. Boję się, zawsze się bałam w ogóle tą alejką i jest taka alejka, zobaczcie, patrzcie, tu bardzo ciemno. Jak jest ciemno, to jest jak nie, to ciemność nie widzę, ale zaraz wyjdziemy tutaj na tą taką główniejszą. Chciałam Wam nagrać jeszcze razem z tym vlogiem, chciałam Wam nagrać haul, ponieważ dzisiaj coś tam zakupiłam w Rossmanie, jakieś nowości. Trzy już testowałam, ale się nie wypowiem, bo za krótko testowałam i za szybko. Ale jedno muszę Wam powiedzieć, że ceny w Polsce to jest jakaś masakra, to jest po prostu masakra. Naprawdę, kupiłam parę pierdółek, pewne rzeczy jakieś chciałam wziąć, bo mówię, a nowe przetestuję dla Was, a nowy podkład, bo przetestuję dla Was. Jeden wydaje mi się, że będzie fajny. Pierwszy raz go w ogóle widziałam, nazywał się, już Wam powiem, od tej, od tej aktorki. Jak ona się nazywa? Janina. Jezu, nie Janda? Jantar. Janda, Krystyna Janda. Ale człowiek jest głupi. Naprawdę. No to od Krystyny chyba Jandy, bo Janda się nazywał ten podkład. Jest w takiej szklanej buteleczce i naprawdę chyba jest fajny. Jest napisany kryjący, w to akurat nie wierzę. Także zobaczymy. Wziąłem jakiś błyszczyk z jakiegoś nowego stoiska. Jest w ogóle nowa szafa w Rossmanie, która się nazywa AA. I są to te kosmetyki z AA. Nie wiem, czy próbowałaś coś, ale są naprawdę... Nie, ja kurczę, nie. Ładnie ta szafa wyglądała, powiem Wam szczerze. Także będzie coś na pewno z tej szafy AA. Będzie, tylko myślisz tak. I będzie na pewno coś z Jandy. I będzie też jeden podkład, który kupiłam za 13 zł. Chyba właśnie z AA i jest matowy. I ostatnio go oglądałam na kanale Laury Ogrodowczyk albo Roglam Princess. Nie wiem z jakiego kanału to jej było, bo wiem, że ma chyba 2 czy 3, ale pokazywała właśnie jej siostra ten podkład, bo to jest jej ulubiony. I właśnie pokazywała, jak zakupiła ich chyba tam z 15 sztuk. Tak to było. I właśnie ten podkład kupiłam. Światłość! Zaraz będzie przez chwilę. No i co? I będą testy. Będą testy, a przede wszystkim właśnie nagram Wam, ale to chyba właśnie przyjdę do Was z takim holem zakupowym, takim osobnym, bo trochę tych rzeczy kupiłam, więc będę chciała się z Wami podzielić, bo trochę nowości. I jeden fajny antyperspirant. 7 dni trzyma. Żartuję. Ale jest nowy, taki fajna kulka i chyba nawet go mam ze sobą. I wiecie, z czego jest? Nie? Z Perfekty. I jestem w szoku, bo Perfekta wypuściła taki fajny, uważaj. Nie. Zaraz Wam pokażę, czy Wam nie pokażę. Wzięłam tą kulkę, czy nie wzięłam tej kulki? Czy ja ją wzięłam? Oli, poczekaj. Zaraz Wam pokażę, czy ja tą kulkę ze sobą wzięłam, czy nie. Kurde, mam. Mam jakieś jajo. Czekajcie. Kulkę wzięłam. Mam jajo i patrzcie, taki. Taki jajo. Normalnie i Perfekta. Antyperspirant w sztywcie 612. I patrzcie, i to wygląda tak, jak ten taki balmi do ust. I zobacz, jak pachnie. Cytrusowy sorbet się nazywał. Zobaczymy, czy się nos spoci. Także zobaczymy. Wiem na pewno, że jak pierwszy raz go zastosujecie, to macie ten taki biały pyłek. Oli, co ty kamerujesz? Stalkiem. Ja chyba nie wiem. No i powiem, no stalkiem, ale powiem Wam, że chyba fajnie. Będzie fajny. Trzeba tylko uważać, bo jeżeli macie bardzo wyraźne... Bardzo wrażliwe dajmy. Bardzo wrażliwe dajmy. Jak macie bardzo wrażliwe miejsce pod pachami, to musicie uważać, bo czasami jest też tak, że są osoby, które na przykład ogolą się pod pachami i za chwilę są krosteczki. Więc jeżeli macie wrażliwe ciało, to nie wiem, czy on będzie fajny, bo on jest bardzo cytrusowy. I czy nie będzie podrażniać. Także to będzie trzeba sprawdzić. Ja mam dość delikatne paszki, więc zobaczymy. Ale 30 zł, wiecie co? Powiem Wam, że naprawdę przegięcie. Dla mnie to jest po prostu przegięcie. Tutaj właśnie jest hotel solny. No, a tutaj osiedle, ale tu jest Fredry i tam z tamtej strony się jeszcze jedzie też. Co ja Wam pokazuję do Arki tam. A tu idzie Agata. No, jest normalnie. Wieczór jest. Fajny. Wieczór fajny. Szkoda, że taki jeden taki. Ale w sumie się spotkałyśmy trochę i w dzień. I teraz wieczorem, a jak nam się uda, to może jeszcze jutro przed ich wyjazdem. Zobaczymy. Tak, nie, razem pojedziemy do kina. No, właśnie mówiła, na 12 kino, więc może by się udało, że oni by właśnie też poszli z nami do tego kina. Oni tak o 12 muszą właśnie opuścić stację, więc fajnie jakby może wzięli dzieciaków i byśmy sobie wszyscy tak rodzinnie poszli. No, fajnie by było. Także myślę, że się zgadamy. Widać księżyc, jest dość ciemno.
dość ciemno. Księżyca światło. Jutro będzie padać. Nie, nie może padać. Pogodę mamy teraz fajną i jest naprawdę sympatycznie. No, także ja będę się z Wami żegnać. My będziemy się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Mówiłam Wam o tym, że humory takie są mieszane, bo mamy mieszane uczucia, bo mieszany jest czas. Ale próbuję być dla Was jakoś się spinam w sobie i próbuję dać radę. Nie jest łatwo, uwierzcie mi. Także przypominam Wam o zbiórce nowej, utworzonej dla Patrycji i Patrycji Taty. Na stronie pomagam.pl łamane przez Patrycja Subikowska. Tam możecie wpłacać pieniążki. Pamiętajcie, że każda złotówka naprawdę im się przyda. No, także ja Was pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam bardzo, jeżeli mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Dawno nie nagrywałam vlogów, jestem przyzwyczajona do live'a, co prawda, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A za nimi. No, będą live'y, na pewno dla Was coś nagram. Jestem jeszcze w trakcie, tak wiadomo, załatwiania, jeszcze dzisiaj z Oliwią, tak jak widziałyście zresztą podczas vlogu, załatwiamy właśnie dowód. Jutro jeszcze kontynuacja, bo nie zdążyłyśmy dzisiaj do 14:00, dokładnie. Także jeszcze taka gonitwa trochę w załatwianiu spraw. Ja jeszcze jutro mam konsultację na 12:30. Właśnie. To Wy pójdziecie do kina chyba. Chętnie. Ale zajarzyłam teraz. Dentysta? Nie, ja mam jutro konsultację tą u tej kosmetyczki, co ja chcę te zmarszczki zrobić. A. O której? Dobrze, ja mówię, że jutro. Jezu, przebiegło coś przez ulicę. Może po. Nie. Coś bardziej płaskiego. Niższego. No. Przebiegło coś. Co to było? Kuna. Nie wiem, kuna jakaś. Co to może być? Nie wiem, ale może ci odgryźć piątę. Gdzie to jest? Nie, nam nic nie zrobi. Coś, a co to kuna? Nie wiem, ale coś biegło tu. Co to kuna? O, stoi. Gdzie to stoi? Patrzcie, stoi. Stoi przy bramie, stało na nogach. Gdzie to jest? Tu idzie, stoi. Jak mi to podleci koło nóg, to się wykrzyczę. Uważaj. Jest. Jest, było, stało. Ale już nie stoi. Nie wiem, czy Wy widzicie. No i poprzez kunę doszłyśmy prawie pod dom i zapomniałyśmy się pożegnać. No, no także co? Dziękujemy bardzo za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Tam się ktoś drze, ale wcale nas nie straszą. Spytalamy. Bardzo mała woli jakby pruła. No, także naprawdę naśmiałyśmy się. Uważam, że bardzo miło spędziłyśmy czas. I cóż, i będziemy się żegnać z Wami. Także jak się uda, to może... Nie, ten, nie uderzaj mnie. Kotek. Może jeszcze jutro Wam coś nagram, ale nie obiecuję, bo ten filmik będę chciała złożyć i jakoś Wam udostępnić. Mam nadzieję, że moje dzieci nie zużyły całego Wi-Fi. No, wszyscy podpięci, po prostu wszyscy. Wszyscy i telefony, i tablety, wszystko popodpinali, co mogli. Znam się z Wami. Dziękuję. Pozdrawiam. Buziaczki Wam przesyłam i do usłyszenia. Pa! Bajo! Dziubek, Oli robi dziubek. Dziubek, zrób dziubek. Wszystkie robimy dziubek.